Pomorska Telewizja Narodowa, wasz fotoreporter, tym razem z Warszawy. Jesteśmy w Sejmie i jest tu z nami na konferencji, gdzie no, przyjechali działacze organizacji pozarządowych dyskutować o praworządności w Polsce. No, każdy ma swoje doświadczenia, niestety przykre. I jest tu nasz pan poseł Stanisław Piotrowicz. Może panie pośle parę słów na tej konferencji i jak pan to widzi, jaki efekt z tego będzie? Z tej konferencji dzisiejszej? Była to pierwsza konferencja, na której pojawili się ludzie, którzy są zaniepokojeni stanem polskiego wymiaru sprawiedliwości szeroko pojętego. Dzielili się swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami negatywnymi z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości. Ale jak sądzę, dzisiejsza konferencja nie służyła temu, żeby mówić o swoich krzywdach, ale przede wszystkim, żeby z tych krzywd wyprowadzać konstruktywne wnioski na przyszłość. Co zrobić? W którą stronę winien zmierzać parlament, żeby do takich problemów, o których dziś tutaj zgromadzeni mówili, w przyszłości nie dochodziło? Tak, no ja to trochę sparafrazuję, bo pan mówi o polskim wymiarze sprawiedliwości. Ja dwa lata byłem wiceprzewodniczącym Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela na region pomorski z panem Zapolnikiem Janem Działałem, świętej pamięci, ale miałem takiego też tam w zarządzie człowieka, oficera marynarki wojennej, który nazywał ten nasz polski wymiar polskim wymiarem niesprawiedliwości, bo tam wielu ludzi sprawiedliwości nie może do dzisiaj znaleźć, jak się okazało je na sali. Natomiast mam pytanie, bo są pewne procedury sądowe, o którym pan na pewno wie. Na przykład to, że jak się wysyła list polecony do sąd wysyła, to jak ktoś nie odbierze, to ten list polecony, potem się okazuje, że ten list jest uważany za doręczony i ten ktoś musi wiedzieć, że już była powiadomiony o sprawie. No to on Duchem Świętym nie jest. Natomiast w ten sposób ludzie, którzy wyjadą na przykład do pracy do innego miasta czy za granicę, nie ma go dwa miesiące w domu, może być skazany. I kiedyś mi się to zdarzyło, że też byłem skazany, potem to wszystko się odkręcało. No ale mamy sądy kapturowe w Polsce. Jak pan do tego to zawitego... Jeszcze druga sprawa, jest jeszcze tak zwany zawity termin. Jeżeli sąd do pana napisze, to pan ma 7 dni na odpowiedzenie. Dlaczego nie 14? Przecież sobota, niedziela, nie można się z prawnikiem nawet skontaktować. Czy tego nie należałoby zmienić w tych procedurach? Niewątpliwie to budzi niepokój. Jeżeli dobrze pamiętam, to poprzedni parlament, w którym Prawo i Sprawiedliwość było mniejszością, a więc zdecydować nie mogło, przyjął takie prawo, że dwukrotnie wysłana przesyłka, nieodebrana, uznawana jest za doręczoną. No tak. To jest bardzo niedobre. Prawo. Zgadzam się. Z tym. Ludzie wyjeżdżają, ludzie pracują za granicą. Oczywiście, może być tak, że sąsiadka czy ktoś tam na kogoś zadenuncjuje, a on nawet nie będzie wiedział, że sprawa się odbyła, przyjedzie i go zamkną, proszę pana, i go w kajdanki zakują, bo przyjechał na granicę, go już zwiną, bo już będzie skazany. A on nie będzie wiedział w ogóle, że była sprawa sądowa, nie widział adwokata, nie widział sędziego. Ja to nazywam sądami kapturowymi, chyba czas najwyższy z tym skończyć. Dzisiejsza konferencja temu była poświęcona, żebyśmy skonkretyzowali, w jakich obszarach zmiany nastąpić muszą. Założeniem mojego ugrupowania jest słuchać Polaków PiSu. I reagować na to. I reagować na to. Pan jest posłem PiSu. Ja jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, tak? I dlatego pokazujemy to, co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, to konsekwentnie realizujemy. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to rzeczywiście zrobimy to, co jest możliwe w drodze ustawodawstwa zwykłego, bo tylko taką większością w parlamencie dysponujemy. Ale dyskutujemy dzisiaj, jesteśmy otwarci też na przyszłe zmiany konstytucyjne, które winny nastąpić wtedy, kiedy nam się uda zgromadzić większość konstytucyjną. Ja rozumiem, a co pan powie, bo niestety teraz na was, na PiSie, który tak szybko pracuje, co nigdy się w Sejmie nie zdarzało i proceduje ustawy dwa dni poprzez tam działania szybkie i zdecydowane, są projekty poselskie, nie ma innych, bo to szybciej idzie transmisja tych projektów, ale niestety no, suche nitki na was nie zostawiają opozycjoniści, którzy mówią, że wy no, nocne jakieś zamachy stanu robicie, a nawet dochodzi do tego, że no, ja jestem blogerem w Tok FM, gdzie tam tylko o was piszą negatywnie, no, tylko ja tam czasem napiszę coś innego, ale generalnie no, jest taka sytuacja, że i ten kod cały i to wszystko jakby nazywają was zamachowcami, bo jak w nocy ustalacie ustawy i tak dalej. Jak
pan to ocenia i dlaczego tak jest, że te ustawy tak szybko idą? I czy to jest dobrze, czy to jest źle? Bo czasami można wylać dziecko z kąpielą, zrobić złą ustawę. Wie pan, jak to jest, jak się szybko robi, coś można coś strzelić. Ale zadziwiające jest to, że ci sami raz nas krytykują, że jeszcze nic nie zrobiliśmy, a krytykowali wtedy, kiedy jeszcze rząd nie powstał. Kiedy jeszcze nie było komu robić. Kiedy jeszcze nie miał podstaw prawnych do tego, żeby cokolwiek czynić. Jasne. Podobnie oskarżano prezydenta, bo wygrał wybory, a nie baczyli na to, że jeszcze nie został zaprzysiężony, że jeszcze nie przejął urzędu, że jeszcze urzędował stary prezydent, a już oskarżano o to, że prezydent nie realizuje obietnic wyborczych, że rząd, Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje obietnic wyborczych. Z drugiej strony, kiedy przystępujemy do konsekwentnego działania, to spotykamy się z zarzutami, dlaczego tak szybko. Nie byłoby, jak sądzę, nocnych obrad, gdyby nie to, że jest ciągła obstrukcja w parlamencie. Proszę zwrócić uwagę, że ugrupowanie, które nas tak bardzo krytykuje o łamanie demokracji, myślę tutaj o Nowoczesnej, nie zgłosiło w tym parlamencie jeszcze ani jednego wniosku legislacyjnego, ani jednego projektu ustawy, natomiast sto kilkadziesiąt wniosków o przerwę. No tak. Ja powiem tak, no dzisiaj Piotr Ikonowicz ugrupowanie Nowoczesna nazwał partią bankierów, bo tak uznał, że to są, nagle zorganizowali się bankierzy i założyli swoją partię, no bo oni mają kasę, szybko to zrobili. Natomiast no, ostatnio uchwalił Sejm ustawę właśnie o podatku od banków. I co się stało? Ja trochę obserwuję ten rynek, bo byłem agentem kiedyś, ale nie w BI, tylko ubezpieczeniowym. I teraz okazuje się, że nagle spadek notowania złotego jest. Euro wzrosło, dolary wzrosły. Taki efekt tej uchwalonej ustawy o tym, żeby banki były opodatkowane, prawda? Co z tego dalej będzie? Ci, którzy korzystali dotychczas z przywilejów.